szkole podstawowej w Dąbczu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Premiera szkolnej produkcji filmowej horroru, zatytułowanej Ostatnia kołysanka. Film powstawał przez około rok, a w jego tworzeniu brali udział uczniowie szkoły, zarówno jako aktorzy, jak i członkowie ekipy technicznej. Reżyserią zajmował się nauczyciel i założyciel szkolnego koła filmowego Jacek Ptaszyński, a nad scenariuszem pracowali Maria Nawrotkiewicz oraz Filip Rosik. W głównych rolach wystąpili Kira Nosowa, Oliwia Białasik, Lidia Wójczak oraz Filip Rosik, a także Katarzyna Jakno, Maja Piotrowska i Artem Jakno. Czy to tylko zły sen? Takie rzeczy nie istnieją. Roczny projekt nad horrorem Ostatnia kołysanka właśnie dobył końca. Za nami przedpremiera, a my serdecznie zapraszamy 31 października na pokaz na naszym kanale YouTube SP Dabcze lub na Facebooku Szkoła Podstawowa w Dąbczu. Zapraszamy, jest się czego bać, także jak lubisz horror, to oglądaj go z nami.